Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Duch i w dzisiejszym odcinku moje zaległe nagrody za Rush. Otworzymy u Krystiana i potem wam pokażę te, które otwierałem u siebie. Moje będą trochę do tyłu, ale jakoś tak się zeszło, że były ciekawsze rzeczy. Chociaż na moje bardzo dobre trafy, ale to oczywiście zaraz wam wszystko pokażę. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Klasyczny hat-trick. Możecie napisać, czy wy coś za ten Rush trafiliście. Jeśli tak, to oczywiście pochwalcie się na dole w komentarzu. A my co, nie przedłużamy i lecimy do odcinka. I przechodzimy do Krystiana. Mamy 14 player picków, ostatnie to są 84+. Więc warto było tego Rusha grać, więc mam nadzieję, że coś ciekawego wpadnie. Wiem, że Krystian ma dużo kart. Tak jak to widać właśnie. Ale weźmy, jeszcze tam w magazynie duplikatów coś tam Krystian ma. Krystian będzie robił Rafinie, to jest must have. Zobaczymy, no fajnie by coś tu ciekawego, takiego większego overallowego wypadło. Więc... no na razie... nie idzie to z myślą o robieniu jakichś wielkich rzeczy, ale spokojnie. To są tylko 80+. Przepraszam, to są nawet nie 8. I o takim właśnie czymś mówię. 89 mapy Leon. To są wszystkie overale, więc tutaj może być wszystko i nic. Więc tu na spokojnie po prostu weźmy to, co jest. A teraz już wchodzimy na 80+ i tu już liczę, że będą dużo lepsze trafy. Na przykład Dovbrick. Dobry 84, zaczynamy dobrze. Tu idziemy tylko do góry, więc tu aj. Bez historii. 83, ok. Zaraz to potem Krystian sobie gdzieś poprzepala, więc. Pedro Porro, ok. Jeszcze jedna 80+, więc. O! Karta specjalna. Rodriguez. Bardzo ładnie. Bardzo ładny traf. Teraz jeszcze niech nam odda 85, okej. Jest dobrze. 4 piki do końca. Mamy 89 trafione, więc nie jest źle. Kolejna karta specjalna trafiona. 84 Elmas. Dobrze. I o to właśnie chodzi. 91 Erling Haaland trafiony. Dalej jest, no dobra, to jest jakiś bóg z tego. Dobra, mniejszy z tym. Ale jest trafiony 91 Erling Haaland. 89 Donnarumma, ale teraz sypie. No teraz to rozumiem. To jest właśnie to, o czym mówiliśmy. I tak to ma właśnie dawać. I ostatni, 84. Okej, nie ma co narzekać. Jest naprawdę grubo. Ale zobaczmy. Piki zawsze na propsie, także zobaczmy. Czy coś ciekawego można trafić z tych pików? Można. Czy się trafi? Przydałoby się, bo ptaszki ćwierkają, że będzie... ikonka. Więc fajnie by było trafić. Coś wyżej... Davis! Ty, on jest coś warty. Pokaż. Czemu klikam Davisa, wyskakuje mi Lerma? To kliknijmy... tą panią i wyskoczy Davis. No widzicie, 9000, no to już nie tak dużo, no ale zawsze coś. Tu jest tylko dwóch Kolomwani. On chyba jest warty, znaczy do ewolucji tam go wrzucali. Lisa Martinez. Liczę na takiego jednego cukiereczka, taki... O, tu na pewno nie. Nie wiem, czy w ogóle mam wymiennego Brozowicia, no ale to trudno. To są 80+, więc no nie ma się coś spodziewać, ale 85, ok. Zobaczmy, ostatni 80+, czy nie zobaczmy? Może to zablokowało, tak jest, po prostu było za dużo. No liczę na taką jedną chociaż, taką jedną wiecie. Nie. Dobra. 82+, no to tu już jest jakiś potencjał. Ale niestety nie. Cody Gapko. 82+, no dajcie jakiś walkoutik chociaż. Ale są wyżyłowane te piki.
obniżone jak tylko może być, tak? No już nie dawaj mi nic, bo i tak wiem, że już nie dasz. Romero zwykły. I ostatni, jeden z trzech, 80. Takie nagrody wypadły i u mnie, i u Krystiana. Moim zdaniem to był super, super zabawa z tym Rushem. No naprawdę wpadło nam super karty. Można to fajnie poprzepalać, bawić się dalej. W ogóle piki ja zawsze lubiłem, tylko czekam, żeby dodali jakąś taką lepszą serię, więcej indypików, że można będzie zrobić, także to będzie naprawdę, naprawdę fajne. To oczywiście jest zaległy odcinek, tak jak wam mówiłem. Na nowy odcinek oczywiście będzie na czasie, może nawet dziś. Znaczy dziś będę nagrywał, ten wrzucam wam. Więc pochwalcie się oczywiście, co ciekawego wam wypadło. Moje nagrody za Rush były zadowalające, więc jestem względnie zadowolony, można tak powiedzieć. Także dzięki za oglądanie, zostawcie łapę w górę, subskrypcję, komentarz i widzimy się już następnym razem. Także trzymajcie się i do następnego. Cześć!